Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hydroneer. Moi drodzy, wyszedł nowy update, a ja mam nagranych jeszcze jakieś 13 odcinków w zapasie. Także ogólnie, jakbyście następne odcinki nie zauważali żadnych nowości w niektórych miejscach mapy, gdzie powinny być, to właśnie dlatego, że nagrałem sporo odcinków na zapas. Będzie się działo naprawdę dużo, a dzisiaj pobawimy się troszeczkę nowym update'em, dlatego stworzyłem sobie nowego save'a, który jest na trybie kreatywnym, żebyśmy się nie musieli przejmować takimi pierdółkami jak kasa czy jakieś takie inne rzeczy. No i moi drodzy, oczywiście lajkaczek jak najbardziej. To jest taki nieoficjalny odcinek pomiędzy, powiedzmy, tymi takimi głównymi. Mamy do dyspozycji taki hełm, który pozwala nam latać na przykład na trybie kreatywnym. Bardzo fajna rzecz. Mamy na przykład taki hełm, który pozwala nam, jeżeli mamy jakiś przedmiot i go postawimy, to nam się, że tak powiem, duplikuje w ekwipunku, więc to jest bardzo też przyjemna rzecz. Tu mamy jakiś tam, kurczę, filtr, które się nie kończą. Tu mamy jakieś narzędzie grawitacyjne. Plan na dzisiaj jest taki, żeby pokazać wam te rzeczy, które przyszły właśnie w tym update'cie. Przede wszystkim przyszły nowe miejsca, nowe questy i ten rodzaj questów bardzo, bardzo mi siada. Do tego doszły nowe maszyny, w ogóle ogrom rzeczy. Ty masz akurat jedzonko, ale jak widzicie, waga 6,5 za 48 tokenów. Tu jest akurat bardzo, że tak powiem, dobra cena, ale tutaj mamy ziomeczka, który jest jakimś, kurczę, rycerzem. I on ma questa, zobaczcie, za 200 złota, co jest bardzo ciekawe. Dostajemy 805 tokenów, ale zupełnie innych tokenów. I te tokeny, moi drodzy, to są właśnie, tutaj mamy token, żeton gildii poszukiwaczy. Dokładnie, tak? Gotowanie jest uciążliwe. To będziecie mogli na dniach, że tak powiem, w następnych odcinkach sobie, że tak powiem, zobaczyć, bo trochę się tym bawić będę, więc spokojnie, wszystkiego się tutaj w seryjce dowiecie. I zaraz wam pokażę mniej więcej, jak to teraz wygląda tutaj na mapie. Zobaczcie, doszły takie oto rzeczy. Mamy coś takiego i mamy coś takiego. A i tu przy okazji mamy w ogóle też posąg króla z takim berłem i w ogóle. Ja już wiele rzeczy wiem, nie chcę wam tutaj tego wszystkiego spoilerować, ale jest kilka questów, które musimy stworzyć, żeby dostać się w ogóle do króla. I od tego króla również możemy questa jakiegoś mieć. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. No i moi drodzy, mamy tutaj nowy budynek, gdzie możemy spożytkować żetony gildii poszukiwaczy i nic innego jak przedmioty poziomu trzeciego. Rura wlotu wody z kamienia rdzeniowego, moi drodzy, która ma, uwaga, ciśnienie wlotowe 350%. A Klotium, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam, ma tego ciśnienia 250. Dodając do tego jeszcze oczywiście boostery 4, które możemy tutaj zamontować, możemy mieć chyba, o ile się nie mylę, coś ponad 400% ciśnienia. To jest bardzo duże ciśnienie, naprawdę bardzo duże ciśnienie. I jako, że jestem chyba na kreatywnym, mogę to wynieść? Tak, mogę to normalnie wynieść. No i proszę, no i mogę sobie coś takiego zamontować. Dlatego myślę, że się troszeczkę dzisiaj tym pobawimy. Ja bym chciał zobaczyć właśnie, jak to wygląda pod kątem ciśnienia, ale wygląda to przekozacko, tylko szkoda, że to wszystko jest za tokeny, bo żeby tyle tokenów zarobić, no to będzie trzeba troszeczkę podziałać. Chociaż drugi quest od strażnika, z tego co już, że tak powiem, się zorientowałem, daje nam zawrotną ilość prawie, czy ponad 18 tysięcy tokenów. Czyli za 18 tysięcy tokenów jesteśmy faktycznie sobie już tutaj kilka takich rur ogarnąć, czy jakiś takich, na przykład tutaj zobaczcie, narzędzia, zaawansowana łopata, zaawansowany kilof i zaawansowane grabie. Szaleństwo niesamowite. Mamy hełm poszukiwaczy jeszcze. Znajduje pobliskie rudy i to nie wiem, co to w ogóle jest, do czego to służy i o co to chodzi, ale tutaj na przykład mamy ciekawe rzeczy. Mamy weapon raki, proszę bardzo. No i zarąbiście i bardzo mnie się to podoba jak najbardziej. No i mamy tutaj pięknie wyglądający tokenik. A z drugiej strony, gdzie ja zostawię mój hełm, tu jest hełm, dobra, nieważne. Mamy dwie nowe maszyny. Mowa tutaj o krecie, który tworzy dla nas tunele i normalnie sobie wsiadamy tutaj i tworzymy sobie tunele. Fajna rzecz. Mogę sobie w ogóle jakoś tutaj to... O, mogę kupić tak, o, normalnie. Siema, wyjeżdżamy. Proszę bardzo, jak to wygląda. A, i teraz tutaj lewym dajemy... Ile to już wody zużyło, co? Serio, to tyle wody zużyło? R to daje nam dół, a T daje nam w górę. Okej, i lewym przyciskiem włączamy, wyłączamy te wiertła. No jest to interesujące, bardzo interesujące. Ale że to tyle wody aż pobiera, to momentalnie jest, kurczę, już bez wody. No, to fajnie, to pobawiliśmy się nową maszyną. A to jest maszyna, która nam lokalizuje
właśnie żyły rudy, co jest bardzo ciekawą i nową rzeczą. W ten sposób to wygląda, że nam ten taki dzyndzek tutaj, znaczy ten, ta antenka zaczyna, że tak powiem, się kręcić w kółko w momencie, kiedy jesteśmy bezpośrednio pod jakąś, czy przepraszam, nad jakąś właśnie tutaj żyłą rudy i z tej żyły rudy prawdopodobnie będziemy mieli większe ilości danego surowca na przykład, jeżeli tam sobie postawimy jakąś maszynę. Ciekawa rzecz, chociaż troszeczkę burzy to koncepcję wielkich, zarąbistych, epickich kopalni, które też będą powstawały zresztą w późniejszej części tej serii. Także tutaj od razu mogę wam powiedzieć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Wiecie co, weźmiemy sobie tą rurę wlotową, why not? Wmontujemy sobie to tutaj na pierwszej, lepszej działeczce, gdzie będziemy mieli i zobaczymy, jakie tutaj będzie ciśnienie. Wiecie, chcę przetestować sobie takie rzeczy. O, tutaj. Tak? Może trochę wyżej. Tutaj? Tutaj? Nie? Tutaj? No i teraz jeszcze możemy sobie zobaczyć jedną rzecz. Z tego, co wiem, w naszej kuźni również doszły nowe rzeczy. Sama kuźnia nam się tutaj za bardzo nie zmieniła, natomiast zmieniły się na pewno rzeczy, które możemy wytworzyć, kupić. Właśnie, zobaczcie to. Tier pierwszy, drugi i trzeci. I do tego potrzebujemy właśnie tej nowej rudy. To jest kamień rdzeniowy, tak się nazywa. Nie wiem, to będzie po angielsku rdzeń, to jest core, to będzie core stone chyba, czy jakoś tak mniej więcej. Tutaj zobaczcie, potrzebujemy 500 klotium i 800 właśnie core stone'a, albo tego kamienia rdzeniowego. Jakby mogę sobie to kupić i tutaj mamy właśnie ten wzmacniacz ciśnienia. A jeżeli ja to sobie, czekaj, bo ja to sobie mogę tak jakby no w sumie no wynieść, bo ja nie muszę tego kupować, bo jestem na trybie kreatywnym, ale jeżeli nie mam tutaj surowców, to tak czy inaczej chyba w żaden sposób nie jestem w stanie sobie tego wytworzyć, no bo jakby to miało działać, wiecie, tu jest jakby tryb kreatywny, ale ten tryb kreatywny jest o tyle ograniczony, że i tak musisz mieć surowce fizycznie, nie możesz sobie ich tak jakby, wiecie, nagle z dupy tak stworzyć, zrespić czy coś. A jednak może to działa, dobra, nie wiedziałem, że to tak działa. Uuuu, jest teraz w ogóle tutaj anima... O, ładne. Ładne, mamy tutaj normalnie... Ole, kozak. I to zobaczcie, zwiększa ciśnienie w rurze dolotowej o 40%. O 40%. Przecież jak ja zamontuję takie... O Jezus, to trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić, ile ciśnienia będziemy mieli w nowym, że tak powiem, systemie. Za jakiś czas, jak uda się ogarnąć te wszystkie nowe przedmioty. Bo to... będzie coś niesamowitego. Podlecimy sobie do sklepu i kupimy kilka rzeczy, między innymi klepsydrę, żebyśmy mogli jakkolwiek przestawić porę dnia, bo zaraz będzie tak ciemno, że nie będziecie absolutnie nic tutaj widzieć, a wolałbym, żebyście jednak coś widzieli, dlatego ogarniemy sobie, gdzie ta klepsydra, tu jest klepsydra, proszę bardzo. Jest słońce, halo, słońce mi zniknęło, słońce jest tam chyba za chmurami, co nie? O, dobra, i teraz pyk, pauza, dobra, i teraz będziemy ładnie zastopowane mieli. Dobra, ogarniemy sobie track, ogarniemy sobie, wiecie, kilka takich podstawowych rzeczy, jakiś tam rur. Tryb kreatywny jest bardzo przyjemny swoją drogą, nie muszę się martwić o pieniądze, po prostu podchodzę, kupuję, mnie to się podoba, czemu tak, żebym klepsydrę postawił, że nie mogę teraz nic tutaj załadować. Dobra, zrobimy tak, niech będzie. Podejrzewam, że gdybyśmy na przykład zamontowali tą rurę wlotową i na przykład zamontowali, załóżmy, rurę klotium dalej, nie? Cały system, tak jak to zrobiliśmy w przypadku klotium, że podłączyliśmy na przykład do żelaznych, nie? Kiedyś tak normalnie takie teściki się robiło. No to ciśnienie okazywało się po prostu za duże, co nie? W sumie nie, to nam się za bardzo nie przyda, ponieważ my nie mamy w ogóle tutaj, wiecie, surowców, sztabek i tak dalej, więc to jest raczej zbędne, no ale jakieś tam kolanko, coś tam tego. Ja chcę zobaczyć, kurde, ty... jak to działa. Bez kitu, ale te rury to wyglądają jakby były takie naprawdę, takie ogniste, takie, wiecie, wypalane normalnie w jakimś, nie wiem, wulkanie albo coś. Dobra, w ogóle jedna rzecz, bo chyba nie będę mógł tutaj nic robić do momentu, aż... chociaż nie, no, rurę postawiłem, ale tu rurę mogę chyba stawiać wszędzie, w ogóle wszystko mogę stawiać wszędzie, bo jestem na trybie kreatywnym. Czy ja nie muszę tutaj kupić przypadkiem tego... A nie, nie muszę, od razu mam kupione? A nie, muszę tutaj chyba kupić, nie? Kupuję, dziękuję, dobra. Kupione i teraz można się bawić. Przede wszystkim założymy sobie hełmik, weźmiemy ten wzmacniacz ciśnienia. Jeszcze go montować w sumie nie będę, ale ewentualnie, znaczy nie, inaczej, zamontujemy go sobie tylko dlatego, żeby go zaraz w sumie odpiąć i... czekajcie, to sobie wrzucimy,
teraz odepniemy sobie to wszystko, bo najpierw chcę zobaczyć właśnie to ciśnienie. Jak to będzie wyglądało bez tych boosterów. Trzeba pamiętać o tym hełmiku. Ten hełmik jest bardzo ważny tutaj. Cyk, cyk, patrz to. Ale ładnie one wyglądają, bez kitu. Ładniejsze niż te sklotium, jak dla mnie. No i droższe. No i teraz zobaczmy jedną rzecz. Jak to będzie wyglądało z ciśnieniem? Jak sobie zamontujemy? A jeszcze, dobra, czekaj, pokaż mi te grabie. Pokaż mi te grabie. Co one jakieś lepsze? Co, że, a że głębiej może się wkopują? To bardziej chodzi... A nie, no tak, to jest działa na poziomach T1, T2 i T3. No jak głupi jestem, przecież narzędzia po to są, tak? Nie, mocniejsze te wykopuje. Dobry, dobry kifol, nie wiem, żeby coś. Dobry, okej, fajnie, podoba mi się. Chwila prawdy, ile będzie ciśnienia? Bo tu chyba zamontować nie mogę, niestety. Muszę zamontować to tutaj. Czekaj, czekaj. Tak, odwróć. Odwróć, uwaga, 348, czyli to jest wartość, o ile się nie mylę, rury z klotium, ale jak ma 4 boostery, a te boostery z klotium, o ile się nie mylę i o ile właśnie mnie pamięć nie myli, one zwiększają ciśnienie rury dolotowej o 30%, a to zwiększa o 40%, więc teraz, moi drodzy, rozmontowujemy sobie to i montujemy, ja muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, nie bez... Ja coś czuję, że tutaj osiągniemy 508, no nie, no to, ja czuję, że tutaj te przenośniki to działałyby naprawdę niesamowicie szybko, nie? W sumie możemy to sobie sprawdzić, bo wystarczy, że założymy sobie hełmik i skoczymy sobie po przenośniki proste. Będzie roboty z tymi nowymi rurami, z tymi nowymi questami, ale tak jak mówię, one są o tyle przyjemniejsze, że hej, tworzymy coś z rzeczy, które normalnie się w grze wydobywa, czyli właśnie żelazo, złoto, tak, jakieś tam klotium i tym podobne. No i teraz ewentualnie właśnie ten cały corestone, czy jak on tam. Więc no... Interesujące, interesujące. To jest w ogóle jeszcze ciekawe i chcę sprawdzić faktycznie, jak tutaj zamontowaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, osiemnaście rur. Jakie tutaj będzie ciśnienie? 474. Kurczę, powiem wam, no tak, bo te rury w ogóle mają jeszcze mniejszy spadek ciśnienia, bo one mają tylko 2,5. Znaczy nie, one ma 2%, a klotium miało 2,5, tak? Coś takiego chyba. Zamontujemy sobie teraz przenośniki normalnie i przetestujemy sobie, jak szybko będą jeździły tutaj przedmioty. O ile będę w stanie to sprawić na przedmiotach takich, wiecie, tych, które tutaj mam, nie? I teraz na przykład weźmiemy sobie to. Ło, kurdełe, jak to leci! To jest naprawdę niezła prędkość. No przyznam szczerze, jak tutaj będą surowce leciały, jakie to dobre będzie. Wyobrażacie sobie cały system na takich rurach? No trochę tych tokenów trzeba by było zarobić, nie? Trochę tych tokenów trzeba by było zarobić, to na pewno. I o, ciężko. Bez trybu kreatywnego ciężko, albo bez możliwości kupienia za hydrocoinsy. Dlaczego w ogóle twórcy zrobili tak, że można je kupić tylko za tokeny, w sensie te rury i to wszystko, jakby jeżeli już wprowadzają nowy... No ja wiem, dobra, no są te questy i w ogóle, ale jak dla mnie, powinno to być zrobione w taki sposób na przykład i być może będzie, nie wiem, bo to jest dopiero wprowadzone, spokojnie, ja się wypowiadam, a jeszcze nie, może nie powinienem, ale mogę swoją opinię tutaj zostawić, to według mnie powinno być to zrobione w taki sposób, że jak mamy tutaj taki budynek, wszystko tego, to możemy sobie tutaj to kupić za te... tokeny, ale na przykład od jakiegoś poziomu questów, że musimy zrobić, nie wiem, 4, 5 czy ileś tam questów, na przykład tych gildijnych, możemy sobie wtedy takie przedmioty kupić typowo za hydrocoinsy. Nie wiem, jak jakoś w głowie mi to lepiej po prostu jakby brzmiało, ale zwyczajnie chodziło mi o to, żebyśmy mieli od pewnego poziomu możliwość już normalnie kupowania tych rur, no bo umówmy się, taką rurę no kupujemy zazwyczaj jedną, no ale prostych załóżmy, no tu mamy 210. Cenowo tokeny są chyba tak jak w przypadku, no może troszeczkę więcej, klotium. Jak kupowałem kiedyś duże ilości klotium, no to tam schodziło kilkadziesiąt albo i kilkaset tysięcy hydrocoinsów. I o ile można sobie to spokojnie ogarnąć poprzez wielkie, fajne kopalnie, tak nie wyobrażam sobie tego.
Poprzez robienie questów, które okej, okay, no tam ten ziomeczek, ten rycerz dał nam questa za chyba 800 i tam jeden quest będzie jakiś taki konkretniejszy dalej, ale to i tak jest przerąbane, bo nie ma gwarancji, że te questy będą później jakoś takie, wiecie, potężne. Gdybyśmy faktycznie mieli taką progresję tych questów, być może właśnie twórcy do tego będą chcieli zmierzać, ja mam nadzieję, że będą chcieli do tego zmierzać, bo tym samym te questy gildii farmerów byłyby przyjemniejsze. Także na początku macie po kilka tam warstw, po kilka tam jakichś pomidorków, coś, marcheweczek, ale później faktycznie możecie mieć kilka tysięcy tokenów za jeden quest. I jak dla mnie to wtedy ma sens. Serio, jeżeli będziemy dostawać questy, które będą po, nie wiem, 5, 10, 15, 20 i więcej tysięcy na przykład za questa. I okej, wtedy może być, nie wiem, super miecz, kurczę, połącz mi tutaj złoto, klotium, kuźwa, żelazo i jeszcze tego core stone. Na ciekawe, czy on też będzie wykorzystywany do questów. Pewnie tak. I wtedy faktycznie za takiego questa powinniśmy dostać dużo końców. Ten rycerz tutaj jest i on nas nie przepuści do momentu, aż my nie damy mu właśnie tego. Czekaj, czy to jest... Wait, to jest po prostu, że żelazo? No tak, ruda żelazo. Aha, a to ciekawe zadanie. I 51 tokenów, no i to fair enough, no bo to jest, kurczę, jeden, dosłownie jedna ruda żelaza. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy to. Polecimy na naszą pierwszą działeczkę, bo przecież ja jestem w stanie, teoretycznie, jeszcze tego nie testowałem, skopiować żelazo, czy w ogóle jakieś rudy. Czyli możemy zrobić to wtedy w taki sposób. Bierzemy tak, bierzemy naszą łopatę. Zobaczymy, jeżeli to zadziała, super. Dopiero początek był gry normalnie, a tu... O, i teraz mamy jedno to, nie? Jeżeli ja sobie wezmę... Poczekaj. Tu jest jakaś taka różdżka była. Duplikuje elementy po kliknięciu lewym, a niszczy je po kliknięciu... No widzisz, mogę. W ogóle właśnie jeszcze wam nie pokazałem, kowadło się teraz zmieniło. Wygląda zupełnie inaczej. Zobaczcie to, nie? Mamy 1, 2, 3 sloty. Jest w ogóle o wiele większe. Jak sobie klikamy, to mamy tutaj normalnie sztabki nam się wyświetlają, albo ewentualnie gemy. To też podejrzewam będzie miało znaczenie w momencie, kiedy będziemy wykonywać typowo questy, bo załóżmy będziemy mieli tak, bo tutaj jak widzicie, nie? Że jest jedyneczka, dwójeczka, trójeczka i będzie na przykład sztabka, nie wiem, ze złota tutaj, sztabka z klotium tutaj, sztabka z... żelaza tutaj na przykład, nie? I wtedy będziemy mieli dopiero miecz. To jest fajne, to mi się podoba i mam nadzieję, że w to będą dalej twórcy iść. Te gotowanie to tak średnio, nie? Chyba, że faktycznie te questy będą jakieś takie lepsze albo ulepszą w ogóle same, że tak powiem, te farmienie tego jedzenia i jakoś to bardziej, ja wiem, co mi dałoby rady może to jakoś zautomatyzować, żeby coś tam zbierało, żeby te... Nie wiem, ale wydaje mi się, że dałoby rady, nie? Wydałoby mi się, że dałoby rady. Ty, ja jestem w stanie to zrobić. Czekaj, to wejdziemy do tego zamku dzisiaj bez kitu. Czy ja właśnie wydobyłem... Ruda kamienia rdzeniowego. Okej, dobra. To skoro to byśmy... Czekaj. Bo ja jestem w stanie... Wtedy poprzez tamtą magiczną różdżkę sobie takich surowców ogarnąć dużo. Wrzucamy jedno, wrzucamy drugie, wrzucamy trzecie. Dobra, rozstawiłem sobie na szybko kowadełko, piecyk, tutaj tygiel i mamy nasze surowce. I teraz weźmiemy sobie... On tam chciał chyba złoto w wadze 200. Nie wziąłem ze sobą waki. Dobra, czekaj, jeszcze se podlecę. Dobra, teraz mamy to i teraz się tak zastanawiam, jak to najlepiej zrobić. Musiałbym sobie to ustawić na przykład gdzieś tutaj. Prawie i teraz. I teraz se tylko trzymam. Albo klikam sobie, bo nie mogę trzymać. I potrzebujemy 200 złota. 200 sztuk złota. Czyli 200 kliknięć. Nie po to się tyle w klikery grało. Ty, ja w ogóle głupi, przecież ja mogę to zrobić jeszcze lepiej. Przecież mamy sztabkę, ona teraz jest warta 22. Ja biorę sobie tą różdżkę normalnie i sobie robię więcej takich sztabek. Ej, to jest genialne. Yeah. Dobra, myślę, że już będziemy mieli 200 zł, jak nic, nie? To mnie fajna zabawa tym kreatywnym, nie żeby coś. Dobra, mamy 3600, tak, to jest nawet więcej niż potrzebujemy. Dobra, to jeszcze sobie tutaj pykniemy taką drugą. Teraz podgrzewamy sobie naszą sztabkę. I on chciał bodajże sztylet, nie? Bo to było za jedną tylko i wyłącznie sztabkę. Nie mam teraz tego questa, ale wydaje mi się, że to o to chodziło. Tu, bo to jest ważne, gdzie to jest, nie? Na którym stocie. I pyk!
Złoty sztylet, moi drodzy. Złoty sztylet. Czajcie to? Dobra, bierę to. Bierę sztylet. I lecimy do zamku. Tutaj mamy jakiegoś w ogóle ziomeczka na pagórku. Ty, może jakiś tajemniczy quest? Co? Jakiś taki wyjątkowy? Okej, dobra. No bardziej może wyjątkowy, jakkolwiek. Tutaj mamy, widzicie, rubin. 9,5 wagi i 29 złota. I o ile ze złotem problemu nie ma, bo możemy spokojnie sobie tam i siekierą czaskać i tak dalej, tak już z gemami będzie większy problem. Bo jeżeli mamy jakiś taki większy system z maszynami, które nam wydobywa to wszystko, no to mamy ten kompresor gemów, który nam te gemy cały czas, wiecie, tam kompresuje, no i ich nie możemy w żaden sposób rozbić. Czyli w tym momencie musimy taki kryształ sobie zachowywać w jakiejś takiej ilości, nie wiem, do 50 załóżmy tam czy coś, żeby w razie czego na każdego questa mieć. Czy to jest to, czego chciałeś? Tak jest, proszę bardzo. I teraz otwierają nam się tutaj wrota. Uuu, dobrze myślałem. Jesteśmy teraz w zamku, nie? O kurde, dobra. Już widzę. Wait, czekaj. 18 085 tokenów. To jest klotium, złoto i żelazo. I gdyby nie to... Ja bym to był w stanie ogarnąć, gdyby nie to, że no klotium teraz nie wydobędę, co nie? A tutaj mamy co? 300, to są rzodkiewki i brokuły. 4685. No i jakby takie questy były w tej gildii farmerów, no to no to super, nie? Czy ja nie mogę tam wejść? Co? Nie mogę tam przejść bez zrobienia tego? Nie, mogę, na kreatywnym mogę. Nie, nie mogę. Pierdzielisz, że nie mogę. Tu jest jeszcze jakiś ziomek jeden. Co ty gadasz? Ej, ale co ty? A kamerą mogę? Kamerą też nie mogę? Co jest, ty? Nie, mogę. To jest król! To jest król? Przepraszam bardzo. On wygląda trochę jak chomik w ogóle, albo co? To jest król. Ej, dobra, wbiłem się tutaj jakoś nad kamerą normalnie, bo inaczej nie dał rady. Tu mamy jeszcze jednego ziomka, który... Dobra, podejrzewam, że musimy zrobić te wszystkie questy, żeby się tutaj dostać do króla, nie? Damn! Normalnie kuźwa król, nie? Czekaj, jakiego takiego screena bym se zrobił normalnie, czekaj. Schowam se to. Aha! I mam screena, normalnie będziesz na miniaturce. Znaczy nie ty, tylko po prostu sobie zakryję, wiesz, że będzie taki tajemniczy król świata Hydronir normalnie. Więc będę miał co robić na moim świecie, a tym takim, wiecie, głównym, nie? Bez skitu. Ale to dopiero za 13 odcinków, tak, dokładnie. Ale w sumie, no nie chcę spoilerować ani nic z tych rzeczy, ale no... Rzeczy, które będę robił w serii, będą miały chociaż troszeczkę wspólnego z byciem królem. Wcale nie spoiler, co nie? Dobra, moi drodzy, nie będę was tutaj dłużej zanudzał. Nie, myślę, że was nie zanudzą. Normalnie to jest bardzo dobry odcinek i normalnie byłbym w stanie go nagrywać dłużej, gdyby nie to, że jest godzina bardzo późna, wieczorna i przydałoby się pójść spać, bo wiecie, to trening i tak dalej, wszystko. Odcineczek jeszcze chciałbym zmontować, żebyście mieli go właśnie na następny dzień. No i będziemy mogli się tymi wszystkimi rzeczami zajmować w najbliższym tam czasie, bo naprawdę, kurczę, ciśnienie 508, ja to chcę. Ja to, kurczę, chcę. Już wiem, że można normalnie wydobywać te rudy tego kamienia rdzeniowego, tak? Kamienia rdzeniowego, no Corestone to się chyba będzie nazywało. Więc no, będzie trzeba przerobić w ogóle całą maszynerię na kolejne przenośniki. O mój Boże. Ile to będzie roboty, nie? Ile to będzie roboty? Już teraz sobie tak rozkminiam. Ale spoko, dam radę. Nie ma problema. Nie przejmuj ta się. Wszystko będzie cacy. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Hydronira i nie tylko na moim kanale. Bardzo fajnie można się pobawić rybem kreatywnym. Podoba mi się to, że można sobie przedmioty tutaj na przykład duplikować. To jest świetna rzecz. To jest naprawdę świetna rzecz. Także widzimy się next time. Do następnego. Trzymajcie się. Bye, bye.